Jeśli chcesz wiedzieć, jak wyliczyć horoskop partnerski i co to tak naprawdę oznacza, to zapraszam na materiał. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Do nagrania tego materiału zaprosiłam Violę. Viola jest numerologiem i numeroterapeutą, pracuje z ludźmi, pracuje w kronikach Akaszy. My tutaj w szkole nazwałyśmy ją naszą nadworną wiedźmą, bo Viola jest z tych osób, które po prostu wiedzą. I dlaczego właśnie z Violą? Bo Viola tworzy związek, który według numerologii niektórych szkół nie powinien istnieć, a istnieje i ma się dobrze. I to, co dzisiaj tu w materiale chcemy Wam pokazać, to złożoność procesu bycia razem, bycia w związkach i jakie stanowisko my jako Szkoła Numerologii możemy tutaj zająć. Dzień dobry, Violu. Dzień dobry, Ola, witam wszystkich. Więc tak, tutaj już Ola bardzo dużo powiedziała, jeśli chodzi o taki wstęp. I tak, ja tworzę związek z numerologiczną siódemką. Ja osobiście jestem jedynką, więc z racji tego no są zgrzyty. No bo jedynka z siódemką, wiadomo, przez numerologię to zupełnie dwa odrębne światy. Ale co chciałam powiedzieć? Nie możemy tak bardzo sugerować się tym, co jest napisane, dlatego że to wszystko wychodzi w praniu. Czy my do siebie pasujemy, no to widzimy po prostu, jak ze sobą jesteśmy, jak ze sobą przebywamy, czy trzeba iść na kompromis, czy tego kompromisu nie osiągniemy. Ale póki co ja jeszcze żyję, mój mąż żyje, mamy się dobrze, więc widać po mnie, że to jest możliwe. Jeśli chodzi o taką właśnie stronę tego, czy my do siebie pasujemy, to numerologicznie nie. Ale żyjemy, mamy się dobrze i tak jak mówię, idziemy na kompromisy, albo ja, albo mój partner. I czasami jest ciężko, no bo wiadomo, nigdy nie ma różowo w związku. No ale to jest tylko, to zależy wszystko od tego, czy my chcemy, czego my chcemy. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli sobie zaprogramujemy, że nie, no po prostu to nie ma sensu, ja już tak dłużej nie mogę. To jest najprostsze wyjście z sytuacji. Zostawiam, zamykam drzwi. No dobrze. No ale co dalej? Po to już weszliśmy w ten związek, żeby o niego się troszczyć, żeby się troszczyć o siebie nawzajem, żeby szukać tych kompromisów tam, gdzie trzeba. A jeżeli się jeszcze dziecko pojawi, no to już wtedy nie jesteśmy tylko my dwoje, którzy się między sobą bijemy, ale też trzeba zadbać o to trzecie maleństwo, które po prostu jest z nami, jest owocem naszej miłości. I tak na dobrą sprawę tu wchodzi jeszcze kolejna wibracja, która tak na dobrą sprawę jest tak jakby naszą sumą, bo on jest nasze dziecko z ósemką, więc mamy niezły miszmasz, ale dajemy radę. Dajemy radę. Czasami nie jest łatwo, ale wszystko się da, jeżeli tylko się bardzo chce. Także warto powiedzieć, że to, jak ludzie się ze sobą łączą, to nie tylko według numerologii, ale przede wszystkim według karmy. Spotykamy się dlatego, że mamy coś ze sobą do przepracowania, być może mamy kontrakty dusz. I dlatego tutaj, jak się analizuje czyjeś portrety numerologiczne, bo oczywiście robimy takie spotkania, to bierzemy pod uwagę wszystkie 17 punktów, gdzie do siebie pasujemy albo nie. I to, co powiedziałyśmy tutaj wcześniej przed nagraniem, że numerologia nie mówi na to, nie odpowiada na pytanie, czy my ze sobą damy radę, tylko jak. Bardziej w tą stronę, bo ja sobie myślę, że to jest tak łatwo zrzucić na numerologię. A ja jestem jedynką, on jest siódemką, to nie mogło nam wyjść. A właśnie może Wam ma wyjść, bo może macie ze sobą tyle do przerobienia, macie ze sobą taką energię, że właśnie po to się spotykacie, przyjmując takie wibracje, żeby właśnie móc chociażby stosować zasadę lustra. Także Violu, powiedzmy, co możemy powiedzieć właśnie robiąc taki horoskop partnerski, czyli tłumacząc komuś coś o kimś, biorąc pod uwagę numerologię. No do po prostu, żeby obliczyć horoskop partnerski, no to też potrzebujemy naszych wibracji głównych, bo one są tutaj bardzo ważne, bo to stanowi po prostu bazę tego horoskopu.
Niektórzy jeszcze używają bardziej, żeby zobaczyć, czy człowiek z drugim człowiekiem jest kompatybilny, dołączając do tego dokładną datę, dokładną godzinę urodzenia, bo to jest bardzo ważne w takim astrologii. W astrologii. Ale to jest też bardzo ważne, bo horoskop partnerski, on włącza tak samo znaki zodiaku do właśnie do obliczeń, bo znaki zodiaku też mogą bardzo dużo powiedzieć nam o drugim człowieku. Jeśli chodzi o horoskop partnerski, no to jeżeli mamy swoje daty, no to one nam pokazują, czy my do siebie pasujemy, czy nie. I po prostu na podstawie opisów możemy zobaczyć właśnie, jak to jest, z czym się dana wibracja po prostu charakteryzuje, czy druga po prostu ją wspomaga, czy po prostu wręcz ją wyniszcza. Ale co chciałam powiedzieć tutaj, mówią, że przeciwieństwa się przyciągają i to jest prawda. To jest jak najprawdziwsza prawda, dlatego że bardzo często osoby o różnych wibracjach i o różnych znakach zodiaku, już tutaj dopowiem, one po prostu się nawzajem uzupełniają. Zawsze jeżeli jednej wibracji czy jednemu znakowi czegoś brakuje, to drugi znak i druga wibracja po prostu to uzupełnia i to po prostu robi jedną całość. Więc tak na dobrą sprawę, mając tą informację i może zupełnie pokazywać nam, że no nie, po prostu leżymy na całej linii, a serce mówi coś innego, że tutaj jest miłość, że się kochamy, to tak na dobrą sprawę to od nas zależy, czy my w to pójdziemy, czy to sprawdzimy, czy nie. Bo możemy żałować, że po prostu tego nie zrobiliśmy. I tutaj jeśli z tej perspektywy patrząc, to tak samo jest z numerologią. Bo tak samo nasze wibracje nam pokazują, jak mamy mocne strony, czy słabe strony. I po prostu to tak naprawdę od nas zależy. Ja czasem robię takie konsultacje, że przychodzi do mnie ktoś i pyta się o siebie i swojego partnera. I to, na czym ja się cały czas skupiam podczas takiej konsultacji, to jest właśnie to, żeby powiedzieć, co będzie z nim do przerobienia, czyli gdzie on będzie fajny, jakie ma fajne cechy, a gdzie może mu być trudniej, czy jest wibracyjnie otwarty, czyli jest wibracją nieparzystą, czy jest wibracją parzystą, czyli te emocje będą gdzieś tam mogły być bardziej ukrywane. Co jeszcze można przeanalizować? Potencjał, tak? Czy kombinację partnera i z niej się też bardzo, bardzo dużo dowiedzieć. I to są takie informacje, które ewidentnie można komuś podać. Możecie też znaleźć to w moich filmikach i sami sobie wyliczyć, czy w mojej książce. I oczywiście to jest taka bardzo fajne miejsce, gdzie możemy poznać właśnie naszego partnera, czy przyszłego partnera i zobaczyć, czy nam to pasuje. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć o swoim prywatnym doświadczeniu z drugiej strony, bo ja miałam kiedyś męża i my według wszystkich w ogóle znaków na ziemi bardzo do siebie pasowaliśmy, a mimo to nasze małżeństwo się rozpadło i jesteśmy po rozwodzie, więc to nie jest tak, że jak ktoś nam powie, że my do siebie pasujemy, to jest gwarancja. Nigdy tak do tego nie podchodźcie. Nawet jak numerolog, czy astrolog, czy ktoś tam inny wam powie, że to jest super pomysł, to pamiętajcie, że to nie jest gwarancja niczego, że to my decydujemy później, czy my z tą osobą chcemy być, czy nie, tak jak tu Wiola powiedziała, czy otwieramy się na coś innego. Dlatego tutaj osoby, które znają numerologię, jak przyciągają bratnie dusze, to zawsze im mówię, żeby powiedziały, jaką chcą wibrację główną, nie? To jest takie jest, wydaje mi się, duże uproszczenie wielu spraw wtedy. No dobrze, a powiedz tak z zupełnie innej strony, co możemy powiedzieć o biorytmie partnerskim? Bo my się tym jako szkoła nie zajmujemy, ale pewnie będzie to ciekawostka dla niektórych. No jeśli chodzi o biorytm partnerski, po prostu biorytm określa nasze funkcje. Funkcje życiowe, ale tutaj naszą wydajność, jeśli chodzi o nas samych, i po prostu możemy to sprawdzić na wielu płaszczyznach, na płaszczyźnie fizycznej, duchowej, emocjonalnej. Jest to kompleksowe liczenie i tutaj tak samo jak w numerologii czy w horoskopie partnerskim potrzebne są nasze daty urodzenia. Bierzemy datę urodzenia naszego partnera, no i oczywiście tam się wylicza co i jak. I po prostu wyskakuje taki ładny obrazek, bo są do tego odpowiednie programy. I to po prostu taki biorytm robimy na dany dzień.
bo wiadomo, każdy dzień ma swoją wibrację, także to nas jeszcze wspomaga lub nas nie wspomaga. Ale ja, jeśli chodzi o mojego partnera, jak patrzyłam, to po prostu nadajemy zupełnie na innych falach, po prostu. Oczywiście sprawdzamy się tutaj, gdzie jest poziom intelektualny, więc mamy taki sam poziom intelektualny, który jest między nami bardzo wysoki, więc tutaj może powodować to zgrzyty, bo on może mieć rację i ja mogę mieć rację. No i co z tym fantem zrobić? Jeżeli ja nie ustąpię albo nie ustąpi, no to się pozabijamy, no bo tak to będzie wyglądało. No i tak jak mówię, to jest po prostu tylko dodatkowa informacja po to, oczywiście dla tych, których to interesuje, bo tak jak mówię, nie wszyscy muszą według tego żyć, bo to jest tylko informacja i to, co my z nią zrobimy, to zależy tylko i wyłącznie od nas. I po prostu, tak jak mówię, jest wiele płaszczyzn, na których możemy odkrywać siebie i swojego partnera. Na płaszczyźnie fizycznej na przykład możemy się w ogóle nie... Chodzi mi o wydajność, na przykład sporty i takie rzeczy, możemy w ogóle odbierać na różnych falach. On może lubić na przykład narciarstwo, ja mogę lubić na przykład pływanie, więc nasze sporty się tutaj nie będą w ogóle ze sobą łączyć. On w swoją stronę, ja w swoją stronę, no ale przecież każdy ma prawo do swojego wyboru i do robienia tego, co chce, prawda? Także biorymy tak samo jest informacją, która bazuje na naszych wibracjach głównych, na naszych znakach zodiaku. I oczywiście jeszcze tam jest taka wzmianka, jakim znakiem zodiaku jesteśmy w astrologii chińskiej. Bo wiadomo, te znaki troszeczkę się różnią między sobą. No bo na przykład baran jest małpą, a tam inny znak jest na przykład kogutem. Także tutaj na tej zasadzie można powiedzieć. No ale tak jak mówię, to jest tylko informacja zawsze, która jest dodatkowym jakby wyznacznikiem tego, co chcemy, do czego dążymy i jak chcemy po prostu żyć w naszych związkach. I jeszcze na przykład według Feng Shui liczyć wiele też rzeczy, więc oczywiście zachęcamy Was wszystkich do tego, żeby drążyć temat, żeby szukać, żeby badać to, ale pamiętajcie, do czego my Was tu zachęcamy, żeby nie mówić o tym, dlaczego jest mi źle, bo mój partner jest gdzie zły, tylko dlaczego mój partner w tym miejscu jest dla mnie lustrem i dlatego, dlaczego on mi to pokazuje, dlaczego ja mam to przejść. Zauważcie, że są osoby, które mimo, że mają bardzo takie liczby, że wydawałoby się, że będą dążyć do bycia, na przykład szóstka, nie? 33, będzie dążyć do tego, żeby mieć partnera i rodzinę. Nie zawsze tak jest. To jakby tutaj, ja znam kilka szóstek właśnie spod wibracji 33, które dokładnie nie chcą mieć rodziny. Dlatego pamiętajcie, że numerologia, ta liczba główna, czy astrologia, czy horoskop chiński może Wam tylko wskazać, ale bardziej wskazać to, co Wasza dusza wzięła sobie do przepracowania. Co jeszcze, Wiolu, możesz powiedzieć o związkach? Bo Ty jesteś szczęśliwa jako matka, jako żona. Tak, no... Zależy pod jakim, co kryje się pod nazwą szczęście, prawda? Bo dla niektórych szczęście to jest, że ma nowy samochód, dla niektórych to może być, że zjadło dzisiaj bułkę z swoją ulubioną konfiturą na przykład. Po prostu to tak na dobrą sprawę, to my kreujemy to szczęście, to my jesteśmy za nie odpowiedzialni i to od nas zależy, czy chcemy być szczęśliwi, czy nie. Bo jeżeli sobie usilnie wmówimy, że nie, no to jest beznadziejne, no to jak mamy być szczęśliwi, jeżeli to szczęście sobie po prostu sami jakoś negujemy? Po prostu to od nas zależy. I tak, jestem szczęśliwa, mimo iż mamy różne wibracje, mimo iż są czasami zgrzyty, jak to w każdym związku, ale tak jak mówię, najłatwiej się jest poddać i po prostu czasami, jak mi już jest ciężko, bo na przykład nie widzę rozwiązania, bo tak jak tutaj Olga mówi, że rzeczywiście to, co widzimy w innym partnerze, to tak na dobrą sprawę to jest nasze odbicie. Bo jeżeli my wysyłamy agresję drugiej osobie, to nie możemy dostać miłości, jeżeli po prostu my wysyłamy agresję, więc tą agresję dostaniemy. I to w bardzo szybkim momencie. Także jest akcja, jest reakcja, więc to na tej zasadzie się odbywa. Zauważyłam, że tak samo z moim synem, jeżeli ja jestem zła na niego, bo coś tam nie zrobił i do niego się odezwę, żeby szybko mi to zrobił, bo po prostu musi tak zrobić, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby tego nie zrobił, no to ja dostanę taką samą reakcję. On będzie
opierał się temu, co ma zrobić, to jest raz. A poza tym posypie się litania słów, które po prostu nie będą po prostu dla mnie mile słyszane, co tutaj dużo mówić. Także to, co my wysyłamy, to do nas wraca, jeśli chodzi o to lustro. Jeżeli jeszcze chodzi o takie rzeczy związkowe, no to wiadomo, jeżeli nie będziemy ze sobą rozmawiać, to daleko nie zajdziemy. Bo tak wyginęły mamuty, taka mała anegdota, bo nie rozmawiały ze sobą, prawda? Ale tak już na marginesie. Tak, trzeba po prostu rozmawiać, siąść spokojnie do stołu i rozmawiać, bo jeżeli my wysyłamy sygnał, że chcemy porozmawiać i ta rozmowa się będzie toczyła przy stole, bez nerwów, bez agresji, bez niczego, to dojdziemy do konkretnych wniosków i do sedna sprawy. A jeżeli to będzie takie rzucone, no to będzie odbita piłeczka i to wcale nie będzie zgodne z nami. I będzie się to nawet bardzo nie podobało, a może też doprowadzić do łez, prawda? Więc wszystko jest kwestią tego, jak my na pewne rzeczy reagujemy i to samo, co my wysyłamy. Myślę, że tutaj jest po prostu sedno, bo tak na dobrą sprawę my jesteśmy kreatorami naszego życia. Nic za nas tego nie zrobi, nic za nas tego życia nie przeżyje. No wiadomo, jak są ciężkie chwile, no to najłatwiej jest trzasnąć drzwiami, wyjść i zostawić to. No dobrze, ale co dalej? Czy my tego chcemy? Czy my chcemy zostawić tą miłość, którą po prostu tak długo szukaliśmy i tak długo na nią czekaliśmy? I tutaj można się wspomagać właśnie tym horoskopem partnerskim. Wtedy możemy sprawdzić, z czego to wynika, dlaczego tak jest. Co to powoduje, że na przykład tamta osoba ma takie reakcje, jakie ma? Czym to jest podbite? I tutaj właśnie ten horoskop numerologiczny czy horoskop partnerski może nam bardzo pomóc, bo nas nakierunkuje na pewne tory. A, okej, okay, no to teraz już wiem, jak mam robić, żeby nie było tak, jak było, prawda? Także ta wiedza, która tutaj gdzieś jest obecna w internecie, czy właśnie na stronie Olgi, czy po prostu gdzieś po prostu coś nas pcha, żebyśmy ją szukali, po prostu to jest dla nas. Tylko to od nas zależy, czym po prostu będziemy chcieli to sprawdzić, czy będziemy chcieli z tym pracować. Jeżeli nie, też jest okej. Okay. Bo to, tak jak mówię, powtórzę się po raz kolejny, to tylko i wyłącznie od nas zależy. Co i jak będziemy po prostu robić. Czyli moi drodzy, jeżeli jesteście zainteresowani swoim partnerem, to oczywiście powyliczajcie, czy partnerką, powyliczajcie go, poustawiajcie, zobaczcie, z kim macie do czynienia. Nie ma osób perfekcyjnych, każdy tu z czymś przyszedł, każdy ma tu coś do zrobienia. I w każdym związku ocenianym według wszechświata na dobry, czy korzystny, czy niekorzystny, wy możecie być albo nie być, to tylko od was zależy. Jeżeli jesteście zainteresowani bardziej zgłębianiem numerologii, to oczywiście zapraszamy was do szkoły. Druga edycja już startuje w październiku, tylko musicie się już zapisać, bo miejsca się kończą. Zapraszamy was również na różne kursy i oczywiście do tego, żeby zgłębiać wiedzę o nas samych. I jeżeli partner cię denerwuje z jakiegoś powodu, to pozwól sobie na to, żeby zobaczyć, że to jest tylko twoja lekcja. I myślę, że Wiedźma Wiola ze mną się tu zgodzi, że wszystko, co do nas przychodzi, jest dla nas, a nie przeciwko nam. Więc doceńmy to, że nawet te trudne bardzo chwile, to w perspektywie globalnej mogą okazać się prezentami dla nas. Dokładnie. Dziękuję bardzo, Wiolu, za spotkanie. Było cudownie się z tobą spotkać. I co? I myślę, że do zobaczenia. Dziękuję również. Było mi bardzo miło.